Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiam Tobie, że... Ciężko, no, młody człowiek, wie, młodszy ode mnie, nie, lata, nie czy od nas, lubiany od wszystkich tutaj. I z wielkim sercem go żegnamy, z wielkim smutkiem, bo naprawdę będzie kogoś nam brakowało, a tym bardziej od nas Stanowski Gór, nasza osobistość. Ostatnio byłem na koncercie jego w Rybniku, 3 grudnia, zapraszał mnie na drugi rok i dowiaduję się, że... Tak uważam, że obowiązkiem moim wobec niego jest, żeby tu być dzisiaj. Jego humor mi się podobał i jego, można powiedzieć, dużo razy na byłem jego występach. No i dlatego tu jestem. No osobiście tak, no więcej z telewizji, nie? I co, i dawał tą radość Polakom? Oczywiście dawał radość i tak dalej, nie? Ale tak młody zmarł, nie? Zawał, no i tak, takie życie, nie? Był miły, sympatyczny, no. Kabaret, nie? No. To lata temu, nie? No. No. Tak. Wszyscy to oglądali, nie? No. Krzysztof Hankę przecież występował razem, nie? Jeszcze ten Grzesiu Poluczek, nie? No, cała wszyscy, ekipa, nie? Cała ekipa była. Już jest. Bardzo dobrze, mile, był wspaniałym człowiekiem, kabareciarzem, piosenkarzem, był takim śląskim hopem, bo niestety, bo my też są stąd i on pochodził z miasteczka śląskiego i bardzo fajny facet, bardzo, szkoda go, że tak szybko odszedł, no, bycia nam go brakowało, niestety. No, byliśmy na różnych występach jego, festynach takich. Fajne te piosenki miał, takie te śląskie, ta Lauba, najlepsza piosenka. To tak nam utkwiła w pamięci. I jeszcze inne różne, no w zespole Rag. I w zespole Rag, jak występował, także bardzo, duet był fajny. Był fajny z Grzesiem Poloczkiem i z tym panem Hankę. No, brakuje nam go, no niestety. No szkoda, że się to no tak tyle, stało. No. No i tyle, to jest wszystko, no. Zostanie nam w pamięci. Tak, bardzo. Szkoda, jeszcze raz szkoda. Za młody. No, dopiero ile miał? 54 lata. Życie przed nim. My już trochę przeżyli, ale on, Boże kochany, nie do uwierzenia, że on zmarł. Mi się nadal nie chce wierzyć.
No niestety. Będziemy mile wspominać. Myślę, że będą pamiętać. Bo w telewizji nic nie pokazują. Jakby nie słyszeli my tego w radio piekary, że zmarł, to by nikt nie wiedział. Ja nie wiem. Bo to nie wiem, co się to teraz dzieje. Co z tą telewizją będzie. To jest szok. Co się zrobiło? Szok. Za to, kim byłeś, jakim byłeś, ile dla nas dobrego zrobiłeś. I każdy na swój sposób. Zgromadziliśmy się bardzo licznie, ponieważ jesteś człowiekiem, byłeś człowiekiem, który gromadził ludzi. Miałeś ten dar. Chodźcie, razem, i to razem, zostawiam wam jako spuściznę, razem jako rodzina, razem jako przyjaciele, razem jako ludzie wiary. Moi kochani, idziemy w tę samą stronę. Kiedyś przyjdzie moment, gdy ktoś odprowadzi nas na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie. I to jest nadzieja, która płynie z otwartej mogiły. Nadzieja zmartwychwstania. Krzysiu, rozmawialiśmy nie za często. Zawsze mi imponowałeś, mówiąc o swoich wartościach. Dziękuję ci za to, że byłeś Ślązakiem. Co podkreślałeś bardzo często. Niech Pan cię przyjmie do radości życia wiecznego. A teraz kończąc, pomódlmy się za tego spośród nas, którego Pan wezwie pierwszego na spotkanie z Nim. Bo takie jest życie po prostu.
Żyjemy w koncepcji czasu linearnego. Wszystko ma swój początek i koniec, tu na Ziemi. Ale zmierzamy do wieczności, gdzie już nie będzie czasu. Będzie miłość. Bo Bogu na imię miłość. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata Krzysztofa. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Krzysztofa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym.